Trwający od wiosny ubiegłego roku kryzys migracyjny na granicy z Białorusią spowodował, że multiprzestępcze grupy postanowiły wykorzystać nadarzającą się okazję do zarobienia pieniędzy w obszarze przemytu ludzi. W dniu 13 lipca bieżącego roku w ramach operacyjnej grupy zadaniowej koordynowanej przez Europol przeprowadzono realizację spraw operacyjnych wobec zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej. Grupa była hermetyczna, trudniła się głównie organizowaniem nielegalnej migracji z kierunku białoruskiego. Rozpracowywanie grupy realizowane było we współdziałaniu z Brzeńskiego Oddziału Straży Granicznej z Wydziałem do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rozpracowywana grupa była hermetyczna i multiprzestępcza. W jej skład wchodzili przede wszystkim młodzi mężczyźni, kibice śląskich z drużyn piłkarskich. W wyniku przeprowadzonych czynności tylko po stronie polskiej zatrzymano 10 osób, przeszukano 13 adresów i 9 pojazdów. Przy zatrzymaniu ujawniono białą broń, środki pieniężne, przedmioty dużej wartości oraz dużo sprzętu elektronicznego. Rozpracowana grupa przestępcza wykorzystywała Turcję jako kraj tranzytowy. Po przybyciu do Turcji migranci z wizami turystycznymi legalnie podróżowali do Moskwy, skąd byli przewożeni do Mińska i Grodna. Następnie przez Litwę i Polskę podróżowali głównie do Niemiec. Za transport jednego cudzoziemca do Niemiec pobierane były opłaty w kwocie od 500 do 2000 euro. Natomiast transport do Wielkiej Brytanii były to kwoty rzędu 11 do 13 tysięcy euro. Siatka przestępcza często przewoziła migrantów w warunkach zagrożenia życia przepełnionymi pojazdami. W sumie w zorganizowanych działaniach we wszystkich krajach udział wzięło łącznie 193 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Straż Graniczna! Straż Graniczna, otwórz drzwi! Będziemy wyważać! Tam jest co? Gdzie jest co? Gdzie jest co?